Chwała Bogu, bracia i siostry. Zacznę od takiego znanego, ludowego wręcz powiedzenia. Nadzieja umiera ostatnia. Pewnie to nieraz słyszeliśmy, że nadzieja umiera ostatnia. Bo jako ludzie, aby przetrwać najtrudniejsze chwile, potrzebujemy mieć tą nadzieję, że będzie lepiej, że jeszcze się wszystko odwróci, że przyjdzie lepszy czas. I myślę, że teraz szczególnie w ten dziwny, bardzo trudny dla wielu z nas, dla ludzi w tym świecie czas, wielu chciałoby usłyszeć takie zapewnienie, chciałoby usłyszeć, że jeszcze będzie dobrze. My też chcielibyśmy szczerze wierzyć w to, że będzie lepiej. Bo jeżeli nadzieja umiera, to potem co zostaje? Już tylko apatia i rozpacz. I jakby poszukać w zachowanych świadectwach z czasów wojny na przykład, to ludzi często przy życiu trzymała nadzieja, że jednak jeszcze przyjdzie wyzwolenie, że jeszcze będzie lepiej. A kiedy tracili tą nadzieję, to często też niestety odchodzili. My Polacy, poza kilkoma przywarami jako naród, mamy też taką dobrą cechę, jak myślę, że my przez różne trudności potrafimy, o ile aktualnie się nie bijemy, nie kłócimy ze sobą, to potrafimy z pieścią na ustach różne niedogodności, różne trudności przyjąć. Jeżeli by, nie wiem, wierzyć Sienkiewiczowi. Jeżeli by jemu wierzyć, to już w czasach Grunwaldu, prawda, to z Bogu Rodzicą wtedy chyba na ustach Polacy. A i w późniejszych czasach możemy zauważyć, że kiedy dzieje się źle, to gdzieś ludzie wybierają sobie jakąś piosenkę albo właśnie artyści, piosenkopisarze tworzą jakiś tam protest song, jakiś hymn taki, który ma pokrzepiać znękane serca narodu i potem to jest śpiewane i powtarzane. Niemen na przykład, on chociaż wyrażał to, że dziwny jest ten świat, to co? To mocno wierzył w to, że ten świat nie zginie dzięki nim, czyli tym ludziom dobrej woli, których jest więcej. I to tak gdzieś tam podnosi na sercu. A w ostatnim czasie została odkopana piosenka zespołu Tilt z lat 80. Jeszcze będzie przepięknie. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. W tym pierwszym okresie pandemii wiosennej, tej fali, wiele się tego pojawiało i ludzie właśnie, kiedy mierzyli się z tym, że pewne ograniczenia się pojawiły, że tak trudnie jakoś funkcjonować, to wiele osób udostępniało tą piosenkę i ona też ciągle jest popularna, że ludzie udostępniają i jeszcze w dzisiejszych czasach hashtagów, ci co korzystają z internetu możecie sobie posprawdzać, ja wpisałem, bardzo dużo jest tych hashtagów, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie i to jest refren tej piosenki i to się tam powtarza wielokrotnie. To stało się mottem dla wielu Polaków. Pamiętacie, jak było w kwietniu, jak przeżywaliśmy z takim rozrzewnieniem człowiek sobie przypomina, jak to było w kwietniu, a jak jest teraz. Jest to w naszej naturze, w ludzkiej naturze, że staramy się pocieszać zmartwionych. I nie chcę teraz tego oceniać, czy jest to dobre, czy jest to złe, czy to właściwe, czy niewłaściwe, ale pocieszamy się wzajemnie różnymi słowami. Mówimy sobie, zobaczysz, jeszcze będzie lepiej. Mówimy sobie, zawsze po deszczu przychodzi słońce i różne rzeczy takie mówimy. W dobrej wierze. Ja też wielokrotnie dokładnie tych wyrażeń używałem w dobrej wierze, żeby kogoś pocieszyć, bo potrzebujemy takiej pociechy. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj zadali sobie pytanie, czy jeszcze będzie lepiej? Żebyśmy nad tym się pochylili,
i szukali w Słowie Bożym odpowiedzi. Ja w ostatnim czasie właśnie to pytanie sobie zadawałem i szukałem odpowiedzi. Myślę, że pytanie jak najbardziej zasadne w tym czasie i wielu ludzi zadaje sobie dzisiaj to pytanie. Wiele osób zastanawia się nad tym, czy jeszcze będzie lepiej. W przededniu pewnie kolejnych obostrzeń jeszcze. W czasie, gdy, jak już mówiłem, z rozrzewnieniem możemy sobie przypomnieć, jak było. To jest taka mapka, potwierdzone przypadki koronawirusa w Polsce, 17 zakażonych. I wtedy, pamiętacie, ludzie śledzili i tam w Ostródzie się pojawili. Ja znam kogoś z Ostródy, to człowiek myśli, tam dwie osoby. I śledziliśmy, że tam jakimś autobusem jechali i wszyscy się kontaktowali, kto jechał tym autobusem. Tak było. Potem było 246 przypadków i 5 zgonów. I my przeżywaliśmy, tutaj już mapka w całym województwie, w każde województwo ma jakiś przypadek. Jak miło na to spojrzeć z tęsknotą teraz, nie? Bo nie wiemy, co przyniesie jutrzejszy dzień. Naprawdę nie wiemy. Ja nie ma dnia, żebym nie odbierał jakiejś wiadomości telefonu o kolejnych zakażonych w naszych środowiskach, o ciężko chorych, a niestety i w tym tygodniu już o ludziach, którzy zmarli. I to niestety po kontakcie z jednym z pastorów. I myślę, że to jest wielki ciężar potem w głowie, żeby sobie z tym poradzić. To jest jedna sprawa, to jest koronawirus. Nie wiemy, jakie przyjdą obostrzenia, nie wiemy, co będzie z naszą pracą. Wielu z nas może mieć po ludzku takie zmartwienia, czy branża, w której aktualnie jesteśmy zatrudnieni, czy ona to wytrzyma po raz kolejny. Nie wiemy, co przyniesie jutro. Pytanie, czy jeszcze będzie lepiej w czasie takiej, myślę, że niespotykanej dotąd polaryzacji poglądów, właściwie na każdy temat, w każdej sferze życia. Zwróćcie uwagę, że wszystkie wybory polityczne, teraz w Stanach ile czasu liczyli, a jeszcze się nie pogodzili tam, że jeszcze będą liczyć i sądzić, społeczeństwa są podzielone pół na pół. U nas jaka była różnica? Też do ostatniej chwili te słupki się wahały. Wszędzie na całym świecie, jak się przyjrzycie, różne zdanie na zadadzą pytanie sądy na ulicy, odnośnie aborcji na przykład, się okazuje, że pół na pół. Odnośnie wyborów ludzie głosują pół na pół. Tylko na Białorusi chyba jest tak, że przewagę ma jeden kandydat, a tak to w całym świecie wszystko jest podzielone po połowie. Nie wiemy, co przyniesie jutro. Nie wiemy, co będzie się dalej działo. I czy my możemy dodawać sobie otuchy? Słowo Boże wzywa nas do tego, jak najbardziej, żebyśmy otuchy sobie dodawali. Słowo Boże w liście do Rzymian mówi, płaczcie z płaczącymi, weselcie się z weselnącymi. Czyli mamy jednak pochylić się, mamy patrzeć na siebie wzajemnie. Jeżeli ktoś przechodzi trudną chwilę, to bądźmy przy tej osobie. Słowo Boże w liście do Hebrajczyków czytamy, w tym fragmencie, który nieraz tutaj może i cytujemy, żeby zachęcić, żebyśmy byli na nabożeństwach, bo tutaj jest napisane tak, nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, jak to u niektórych jest w zwyczaju, ale zwróćmy uwagę na dalszą część tego wersetu. Lecz dodawajmy sobie otuchy. Dodawajmy sobie otuchy i to tym bardziej, im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień. Ja to widzę coraz wyraźniej, więc tym bardziej i dzisiaj chcę dodać nam, dodać wam, dodać tym, którzy słuchają nas przez internet, otuchy. Ponieważ czy mamy prawo powiedzieć, że jeszcze będzie lepiej? Tak. Doszedłem do tego w oparciu o Słowo Boże, że mamy prawo dodawać sobie otuchy słowami, my tutaj, że jeszcze będzie lepiej. Naprawdę, jeszcze będzie lepiej, możemy to mówić z pełnym przekonaniem i mamy na to konkretne podstawy, żeby w to wierzyć, ponieważ Słowo Boże nas tego uczy. Zwróćmy uwagę na Abrahama, tego męża Bożego, ojca wiary, jak czytamy też w Słowie Bożym. W liście do Rzymian w 4 rozdziale czytamy o Abrahamie. Abraham wbrew beznadziei, mając nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów zgodnie z zapowiedzią. Takie będzie twoje nasienie. I nie cofnął się w wierze, choć miał świadomość, że jego ciało jako około 100-letniego mężczyzny jest już martwe, podobnie jak martwe jest łono Sary.
Nie zwątpił on w niewierze w obietnicę Boga. Przeciwnie, wzmocniony wiarą, oddał chwałę Bogu. Był przy tym w pełni przekonany, że to, co Bóg obiecał, ma moc również spełnić. Bierzmy przykład z Abrahama, który wbrew okolicznościom miał wiarę, że będzie lepiej. Jak czytamy w przekładzie Biblii Warszawskiej, wbrew nadziei, żywiąc nadzieję. Wbrew temu, co wszystko wskazywało, po ludzku patrząc, on miał nadzieję, jego nadzieja nie umarła, on wierzył. On był przekonany, że to, co Bóg obiecał, ma moc również spełnić. I my tą wiarę musimy dzisiaj w sobie też rozpalić, być może na nowo rozpalić, że Bóg to, co obiecał, ma moc również spełnić. Bóg nam obiecuje w Piśmie Świętym, że gdy trwamy w społeczności z Chrystusem, gdy prowadzi nas Duch Święty, to czytamy, że ogarnie nas spokój, jaki pokój, który przewyższa wszelki rozum. Och, jak często w tym czasie wracamy do tej obietnicy, do tej pięknej obietnicy ze Słowa Bożego, ale spójrzmy na nią w przekładzie dosłownym, to jest list do Filipian, 4:6-7 werset. Przestańcie, to jest wezwanie do ludzi wierzących, przestańcie martwić się o cokolwiek, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem przedstawiajcie wasze prośby Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie. Zastanówmy się chwilę nad tą obietnicą. Zastanówmy się chwilę nad tym, co oznacza, że ten pokój przewyższa wszelki rozum. To nie oznacza, że pokój pozbawia nas rozumu. To nie jest tak, że Duch Święty pozbawia nas racjonalnego myślenia i oglądu rzeczywistości wokół nas. To nie jest tak, że nagle już nie widzimy wszystkiego, bo Duch Święty nas prowadzi, jesteśmy na takim duchowym haju, że niczego się nie boimy. Zwróćmy uwagę, jak cofniemy się do Abrahama, że tam czytamy, że on nie cofnął się w wierze, choć miał świadomość, że jego ciało jako około 100-letniego mężczyzny jest już martwe. On zachował świadomość, że rozum mu mówił, że to jest niemożliwe, ale mimo tego uwierzył. To nie jest tak, że on był taki, że on nagle nie widział, ile on ma lat i zapomniał o tym zupełnie. Nie. To nie jest tak, że my będziemy, nie wiem, jak Niemcy, ostatnio czytałem o Niemcach podczas II wojny światowej, jak wymyślili ten blitzkrieg, szybkie uderzenie, że po prostu faszerowali Wehrmacht i Lufthansa, czy Luftwaffe. To się nazywało Panzerschokolade, czekolada pancerna z metamfetaminą. I 200 milionów tabliczek poszło czekolady takiej z metamfetaminą na wojnie i oni rzeczywiście, naszurani tacy, przepraszam za wyrażenie, jak szli, to przez parę dni nie spali i walczyli i nie bali się niczego, żadnego zagrożenia. To nie tak jest z tym, jak Duch Święty na nas wstępuje i wypełnia nas pokój przewyższający rozum. My nadal mamy nasze myślenie, my nadal widzimy, co się dzieje, a mimo to ponadto jest pokój Boży. Mamy świadomość, że będzie ciężko, że różne rzeczy się wydarzą, że możemy zachorować, że możemy stracić pracę, że mogą nas jeszcze tutaj różne rzeczy, a mimo to mamy pokój, bo to przewyższa wszelki rozum. Czytamy w drugim liście do Tymoteusza: Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Sprawdzałem to w różnych przekładach. Najczęściej jest właśnie oddane to jako trzeźwe myślenie. W przekładzie w uspółcześnionej Biblii Gdańskiej jest o tym, że Bóg daje nam ducha zdrowego umysłu, a interlinearny przekład mówi, że przywodzenia do rozsądku. Oznacza to, że zachowując racjonalne, trzeźwe myślenie, spokojnie oceniając fakty, ponad tym wszystkim mamy pokój Boży. I także racjonalnie, zachowując chłodny umysł, możemy powiedzieć, że jeszcze będzie lepiej.
jeszcze będzie lepiej, co wcale nie oznacza, że nas nie spotkają trudne rzeczy, że nie będziemy przechodzić przez doświadczenia. Ale my pokładamy ufność w Bogu, który wbrew temu wszystkiemu, co chce zniszczyć naszą wiarę, co chce podkopać naszą ufność, możemy mówić, jeszcze będzie lepiej. I mamy prawo i powinniśmy pocieszać się wzajemnie, dodawać sobie otuchy tymi słowami, że jeszcze będzie lepiej. Lektura Pisma Świętego daje nam obietnicę, że jeszcze będzie lepiej, ale, niestety jest to ale, albo stety jest to ale, bo zachowując trzeźwe myślenie właśnie, my wiemy, że są pewne warunki tego, że jeszcze będzie lepiej, ale po pierwsze, niekoniecznie tutaj na tej ziemi. I po drugie, jeszcze będzie lepiej, możemy się tak pocieszać, ale musimy pamiętać o tym, że nie dla każdego będzie lepiej. Jeszcze będzie lepiej, ale niekoniecznie tutaj. Cóż mam na myśli? Potrzebujemy nabrać odpowiedniej perspektywy dla naszego życia. Ktoś słusznie zauważył, że im większy panuje dobrobyt w danym kraju, tym w kościołach mniej głosi się o niebie, a więcej się głosi o tak zwanych aktualnych sprawach. Więcej jest konferencji na temat zarządzania finansami, na temat zdrowej rodziny, na temat wychowania dzieci, na temat rozwoju osobistego, rozwoju kościoła, pomnażania różnych rzeczy. Więcej jest takich konferencji, a mniej się mówi o niebie, mniej się naucza o tym, co jest przed nami, to, co nas dopiero czeka. A przecież, jeżeli czegoś możemy być pewni, to właśnie tego, że to wszystko, co tutaj możemy dotknąć na tej ziemi, to wszystko przeminie. W drugim liście Piotra czytamy w 3 rozdziale, dzień pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? Myśląc o tym, że jeszcze będzie lepiej, nie nastawiajmy się na to, że koniecznie tutaj na ziemi będzie lepiej. Może tak być, że Pan Bóg jeszcze zlituje się i odwróci to wszystko, co się dzieje i jeszcze będzie dobrze, bo były różne trudne momenty w dziejach świata i myślę, że podczas II wojny światowej na przykład ludzie myśleli, że to już koniec świata i że to już na pewno nie będzie lepiej. My tego nie wiemy, ale jednocześnie mamy pewność, że jednak wyrok na ten świat jest wydany, że jest już postanowione i to Bóg postanowił. I być może to wszystko, co się dzieje aktualnie w tym świecie, zmiany klimatyczne, jakieś tam różne trzęsienia ziemi, pożary, to, że się zasoby kończą, być może te właśnie niepokoje polityczne, wojny, wybuchy, to wszystko. Czy możemy z całą pewnością stwierdzić, że to nie jest początek sądów Bożych? Jeżeli czytamy Stary Testament, to widzimy, że Pan Bóg używał, poczytajmy sobie Księgę Jeremiasza na przykład, czy Księgę Izajasza, Pan Bóg używał niekoniecznie ludzi, którzy go nazywali swoim Bogiem, używał do tego, żeby wykonali pewne zadanie. I czytamy o sądach nad narodami. I być może, nie mówię tego z pełną pewnością, nie miałem takiego objawienia, ale pomyślmy, czy nie może tak być, że to, co się aktualnie dzieje, w Europie na przykład, że jest to sąd Boży, który się rozpoczął i który się dzieje. Pomyślmy o tym, bo jeżeli tak by było, to na ile jest mądrym, a może na ile jest głupim, angażowanie się w jakieś wojny światopoglądowe teraz, wojny o to, żeby pisanie petycji, nie wiem, do premiera i naprawianie tego świata, jeżeli to jest z Boga, to żebyśmy się nie przeciwstawiali temu, co jest Jego sądem. Zwróćmy uwagę, w Dziejach Apostolskich czytamy taką historię, kiedy przed Radą Najwyższą postawiono apostoła Piotra i Jana i chcieli ich tam zabić za głoszenie Ewangelii. Ale zwróćmy uwagę, tam jest taka ciekawa myśl, że Gamaliel, uczony w Piśmie, kiedy ich tam nie było, daje radę uczonym w Piśmie, tej Radzie Najwyższej. W tym przypadku, czytamy to w Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale, w tym przypadku wam radzę, zostawcie tych ludzi w spokoju.
Jeśli ich zamiary i działania wynikają z pobudek czysto ludzkich, to spełzną na niczym. Jeśli jednak jest to sprawa Boża, to nie zdołacie ich zniszczyć, a przy tym może się okazać, że walczycie z Bogiem. I posłuchali go. Wiemy z tego, że tu posłuchali i odpuścili. Pomyślmy o tym. My nie jesteśmy powołani do toczenia wojen światopoglądowych. Nie jesteśmy powołani do protestowania teraz. Tak ja to rozumiem. I to nie znaczy, że nie możemy mieć swojego zdania, że nie możemy go wyrazić, żeby to było jasne. Każdy z nas ma prawo, pewnie ma jakieś poglądy polityczne i możemy wyrazić, możemy chodzić na wybory, możemy mieć nawet różne poglądy polityczne i wierzę, że możemy być braćmi i siostrami w Chrystusie, bo wierzę, naprawdę wierzę, że Pan Jezus, kiedy umierał, to umarł i za wyborców PO, i za wyborców PiSu i nie robił takiego rozróżnienia. Ale na pewno nie jesteśmy powołani do tego, żeby toczyć wojny w nie o to, co jest dla nas najważniejsze. Nie to powinno być naszą wojną. Jeżeli jest wojna, do której jesteśmy powołani, to jest to wojna z samym sobą. Każdego dnia byśmy prowadzili uświęcone życie. To jest wojna, którą każdy z nas toczy od poniedziałku do niedzieli i tak w kółko. Każdego dnia toczymy wojnę ze swoją starą naturą. Walczymy z samymi sobą. Walczmy o to, żebyśmy mieli czyste serce. Walczmy o stan naszego serca. W Księdze Przypowieści czytamy: najczujniej ze wszystkiego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Jak możemy to zrobić? Jak mamy walczyć o nasze serce? Jak mamy strzec naszego serca? Nigdzie nie znajdziemy lepszej odpowiedzi niż w nauczaniu Jezusa Chrystusa. Prawda? Więc idziemy do Ewangelii Mateusza. W kazaniu na górze Pan Jezus wypowiedział znane te nam dobrze słowa, ale niech one wybrzmią teraz. Pan Jezus naucza: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Tam ani mól, ani rdza nie niszczą. Tam też złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. Pan Jezus uczy nas tutaj, abyśmy oderwali nasze serce od tego świata. Ponieważ mamy pewność, że będzie lepiej w przyszłości, ale niekoniecznie tutaj, na tej ziemi. Mamy pewność, że w niebie będzie nam lepiej, ale tutaj niekoniecznie. Dlatego powinniśmy oderwać nasze serce od tego świata. I Pan Jezus daje nam praktyczną wskazówkę, jak możemy to zrobić. To jest proste. Z tego fragmentu wynika: zacznij inwestować w przyszłość. Jeżeli inwestujemy nasz czas, nasze pieniądze, nasze myśli, nasze siły tutaj w doczesne życie, to nasze serce jest przywiązane do tego świata. To jest proste. Jeżeli inwestujemy w niebie, jeżeli skupiamy się na tym, co w przyszłości, to i nasze serce jest już w niebie. Przykład, żebyśmy to może lepiej zrozumieli, jest Krzysiu, to spojrzę na Krzysia. Niech będzie, może zapamiętamy. O, Krzysiu jest przykładem takiego trochę emigranta, który za pracą czasem jedzie. Ale zwróćmy uwagę, że jeżeli jego serce jest tutaj, w Gdańsku, przepraszam, w Grabinach, przy rodzinie, przy żonie, przy dzieciach, przy domu, to kiedy wyjeżdża do pracy, czy wyjeżdża, mam nadzieję, to on nie myślał, popraw mnie, jakbym się mylił, to nie myślał Krzysiu tam raczej o tym, jak się tam urządzić, jak sobie tapety zmienić w pokoju, jaki telewizor tam wstawić, jaki dywan, jakie meble, tylko myślami był przy domu. Jego serce było tutaj, więc inwestował to, co zarobił, dosłownie to, co zarobił, inwestował nie tam, ale inwestował tam, gdzie jest jego dom. Jeżeli my mówimy, że nasza ojczyzna jest nie tutaj na ziemi, tylko w niebie, to gdzie inwestujesz
swój czas, swoje pieniądze również, swoją energię, swoje myśli każdego dnia. Gdzie inwestujesz? Tam, gdzie inwestujemy, tam jest nasze serce. I tam, gdzie jest nasze serce, tam inwestujemy. Jak często wzdychasz na myśl o tym, że znajdziesz się w Królestwie Bożym? Jak często pocieszasz się wizją nieba i twojej przyszłości w nim? Najwyższy czas, żebyśmy oderwali nasze serca od tego, co nas tutaj otacza, od tej naszej codzienności. Niestety może tak się zdarzyć, że jesteś bardzo pobożny, że jesteś na wszystkich spotkaniach w Kościele, że przestrzegasz najróżniejszych zasad, a jednocześnie twoje serce może być w niewłaściwym miejscu. Jednocześnie twoje serce może być tutaj przy tych przyziemnych sprawach, w tym świecie. Dokładnie taki przypadek znajdujemy w Ewangelii, kiedy pewien bogaty człowiek przyszedł do Pana Jezusa z pytaniem, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? I gdy się okazało, że on wszystkich zasad starotestamentowych z prawa mojżeszowego przestrzega, kiedy Pan Jezus się o to go zapytał, to jaką radę mu daje? Wtedy Jezus przyjrzał mu się z miłością i powiedział. On to zrobił z miłością. On naprawdę chciał jego dobra. Więc z miłością mu się przyjrzał i powiedział, jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Bo serce tego człowieka było ciągle przy tym tutaj. On chciał sobie zapewnić miejsce w niebie, życie wieczne, ale jego serce było przy jego bogactwie. Jeżeli chcesz mieć pewność, jeżeli naprawdę chcesz dodawać sobie otuchy tymi słowami, że jeszcze będzie lepiej, to inwestuj w przyszłość, inwestuj w skarb w niebie. W liście do Tymoteusza czytamy takie przykazanie, to jest polecenie do Tymoteusza. Bogatym obecnego wieku nakazuj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nas obficie zaopatruje we wszystko, co przynosi radość. Niech czynią dobro, bogacą się w szlachetne czyny, będą hojni i gotowi do dzielenia się. Niech odkładają sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby się w ten sposób uchwycić prawdziwego życia. Niech odkładają sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość. To jest wskazówka dla nas dzisiaj, żebyśmy inwestowali w przyszłość. Jeżeli odkładamy sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, wtedy możemy mieć pewność, że jeszcze będzie lepiej. Jeżeli nasze serce oderwane jest od tego świata, a myśli skierowane na niebo, wtedy możemy zwrócić nasz wzrok na czekającą nas zapłatę, na nagrodę. I chcę to wyraźnie podkreślić dzisiaj z tego miejsca, że kiedy jest nam ciężko, kiedy przechodzimy przez doświadczenia, przez trudne chwile, zwróćmy swój wzrok na nagrodę. Kiedy będziesz się wahał, wahała, kiedy przyjdą trudne myśli, zwątpienie, zwróć swój wzrok na nagrodę. To może wydawać się w pewnym sensie niewłaściwe. Mi się wydawało to niewłaściwe przez długi czas, że jak to tak? Przecież my mamy bezwarunkowo kochać Pana Boga. Jak to tak teraz? Ja mam patrzeć na nagrodę? Przecież czy to nie uwłacza mojej miłości do Jezusa Chrystusa? Przecież nam jak najdalej od uczynkowości, że sobie zapracujemy na coś. Przecież my tylko tak wiarą i my po prostu kochamy Pana Jezusa. Przecież nie chodzi o zapracowanie na zbawienie. Przecież my prowadzimy życie godne Ewangelii nie dlatego, że oczekujemy jakiejś zapłaty w niebie, prawda? A pomyślmy o tym chwilę. Czy zwrócenie naszego wzroku na nagrodę, na zapłatę w niebie, czy to uwłacza w jakiś sposób miłości do Jezusa Chrystusa? Czy mu to sprawia jakąś przykrość? Pomyślmy. Przykład. Ja oczekuję aktualnie na Anię, na moją żonę, że powróci z tej Warszawy, że powróci tutaj. I oczywiście, że ja oczekuję w pierwszej kolejności spotkania z nią.
Ale skłamałbym, gdybym powiedział, że nie oczekuję również pewnych dóbr, które wiążą się z przebywaniem w jej obecności. Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie myślę o tym, że może zrobi mi takiego burgera z jajkiem, co ona potrafi, a ja nie potrafię. No myślę już o tym, już tydzień jej nie ma, jeszcze tydzień jej nie będzie. I nie myślę, żeby to, że skupię się na tym, na tych dobrach też, które będą, żeby to uwłaczało mojej miłości do niej, żeby jej to sprawiło przykrość. W drugą stronę nawet to może być dobra motywacja, żebym ja był przygotowany na jej powrót. Żebym nie zapuścił mieszkania przez 2 tygodnie, jak jej nie ma. Żeby tam, nie wiem, wyrosła jakaś inna forma życia w zlewie i nie, to mnie motywuje, żeby zadbać, żeby posprzątać i myślę, że będzie jej miło. Jak jeszcze łazienkę umyję, to w ogóle będzie wspaniale i też mnie czeka za to, wierzę, jakaś nagroda. O ileż bardziej w przypadku powrotu Jezusa Chrystusa, którego oczekujemy, myślenie o oczekującej nas nagrodzie powinno nas motywować do tego, żebyśmy byli przygotowani na ten wspaniały dzień, który nadchodzi, który się zbliża. Kiedy myślałem o tym, czy zwrócenie wzroku na nagrodę, na zapłatę, myślenie o niebie, kiedy jest mi ciężko, kiedy myślałem o tym, czy to nie obraża w jakiś sposób Boga, czy nie sprawia mu przykrości, to odkryłem coś wręcz odwrotnego. I wy pewnie to wiecie, ale dla mnie to było odkrycie teraz, kiedy myślałem o tym, kiedy czytałem. Bo okazuje się, na podstawie Słowa Bożego mówię, że myśl o nagrodzie jest składową naszej wiary. Więc nie tylko myślenie o nagrodzie nie obraża Boga, ale jest wręcz odwrotnie, jest to dla Niego miłe. Werset, który znamy chyba na pamięć z Hebrajczyków 11:6. Bez wiary, przeciwnie, nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i uwaga, uwaga, i nagradza tych, którzy Go poszukują. Bez wiary nie można się podobać Bogu. A mamy uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go poszukują. Więc bez tej wiary w to, że On nagradza, nie można się podobać Bogu. To wynika z tego fragmentu. Więc nie ma w tym nic niewłaściwego, żebyśmy, przechodząc trudne chwile, kiedy podejmujemy jakieś niełatwe decyzje, kiedy jesteśmy w obliczu zagrożenia, różnych doświadczeń, żebyśmy skupili naszą uwagę na oczekującej nas nagrodzie. Na tym, że jeszcze będzie lepiej. Takie wzorce znajdujemy w całym Piśmie Świętym. Mojżesz. Czytamy w liście do Hebrajczyków, że dzięki wierze Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go nazywano synem córki Faraona, wolał raczej dzielić cierpienia razem z ludem Bożym, niż zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznał on hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Uwaga, uwaga, kierował wzrok na zapłatę. Czyli już hen lat temu Mojżesz, powołany przez Boga, on porzucił swoją doczesność, stanowisko, świetlaną przyszłość, porzucił to wszystko, ponieważ oderwał swoje serce od tego, co go otacza i on zwrócił swój wzrok na zapłatę. Bo Bóg mu objawił, co go czeka i on, wiemy, że miał niełatwo. A poczytajmy sobie drugą księgę mojżeszową, jak to Mojżesz miał fajnie wtedy. Ale on to przetrwał, kierując wzrok na zapłatę. Apostoł Paweł, który przechodził różne trudne chwile, on również kierował swój wzrok na zapłatę. W ostatnim liście, jaki napisał, czytamy o tym, że wiele krzywdy doznał. W 4 rozdziale 2 listu do Tymoteusza czytamy, pisze o tym, już rozważaliśmy niedawno ten fragment, że ludzie go krzywdzili i że został porzucony przez innych, że w pierwszej obronie nikogo nie było przy nim. Wszyscy odeszli, wszyscy opuścili Pawła. Ale kilka wersetów wcześniej czytamy, on miał świadomość, że jego życie się kończy, ale jakie słowa on pisze do Tymoteusza? Ja bowiem jestem już złożony na ofiarę, wybiła godzina mojego odejścia. Toczyłem piękny bój, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem.
Teraz czeka na mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale wszystkim, którzy go z utęsknieniem oczekują. Piękne zapewnienie. Paweł, przechodząc bardzo trudne chwile, on kierował swój wzrok na zapłatę. On miał pewność, że jeszcze będzie lepiej, chociaż nie w tym świecie. Paweł do Filipian pisał: czynię jedno, zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Jeżeli odkładamy sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, wtedy możemy mieć pewność, że jeszcze będzie lepiej. Możemy naprawdę żyć tą nadzieją. Możemy brać przykład z Mojżesza, możemy brać przykład z Pawła, możemy zwrócić swój wzrok na nagrodę, na to, co nas oczekuje. Ale gdyby przykład Mojżesza i Pawła nam nie wystarczał, to spójrzmy jeszcze na samego Jezusa Chrystusa. To dla mnie też było odkrywcze, kiedy rozważałem te fragmenty, rozważałem list do Hebrajczyków. Jakoś nie zwróciłem na to wcześniej uwagi, tak jakbym należało. W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale czytamy w 2 wersecie: utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Pan Jezus, się okazuje, z tego fragmentu to wynika, że On też spojrzał, że kiedy było Mu ciężko, a czytamy o tym, jak było Mu ciężko, jaką walkę toczył w ogrodzie Getsemane przed swoją śmiercią. Wtedy, kiedy czekał Go krzyż, On zwrócił swój wzrok na to, co go czeka. On spojrzał na nagrodę. On wiedział, do czego został powołany. I on wiedział, że jak wycierpi krzyż, to czeka go chwalebna przyszłość. To będzie po prawicy Ojca. To umożliwi nam zbawienie. I dlatego Pan Jezus milcząco zniósł zniewagi i umęczenie i śmierć i wypełnił wolę Bożą. Ze względu na czekającą Go radość, to chciałem podkreślić. Więc jeżeli Pan Jezus to uczynił, to i my też możemy w trudnościach wycierpieć wszystko ze względu na to, że jeszcze będzie lepiej, ze względu na czekającą nas radość, czekającą nas nagrodę w niebie. Taką radę właśnie miał też autor listu do Hebrajczyków. Pierwsi odbiorcy tego listu dobrze zaczęli swoją drogę, ale przyszły prześladowania i przyszła taka pokusa, żeby się wycofać. To byli Żydzi, to byli judeochrześcijanie już wtedy, jak się nawrócili, ale przyszła pokusa, żeby powrócić do judaizmu, do tej wiary, którą praktykowali, ponieważ judaizm był chroniony w Cesarstwie Rzymskim. On cieszył się pokojem, czym się nie cieszyli chrześcijanie i zaczynały się prześladowania. I było to ryzyko, że oni mogą zawrócić. I dlatego autor tego listu pisze, w 10 rozdziale czytamy: przypomnijcie też sobie dawniejsze lata, kiedy już jako oświeceni, czyli już kiedy przyjęliście Jezusa Chrystusa, nie ulegliście mimo wielkich cierpień, czy to jako publicznie zawstydzani przez zniewagi i udręki, czy też jako stojący u boku tych, których tak traktowano. Bo przecież dzieliliście cierpienia z więźniami i z radością przyjęliście grabież swojego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątek lepszy i trwały. Czyli gdzie ten majątek? Tam, gdzie złodziej nie kradnie, tam, gdzie mól i rdza i nie ma tego wszystkiego. Czyli mieli już majątek zgromadzony w niebie, lepszy i trwały. I dlatego wzywa ich autor tego listu: nie traćcie więc swojej odważnej ufności,
która niesie z sobą wielką nagrodę. Innymi słowy, zwróćcie swój wzrok na nagrodę, teraz, kiedy jest wam ciężko. Potrzeba wam wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Boga dostąpili spełnienia obietnicy, bo jeszcze tylko chwila, a przyjdzie ten, który nadchodzi i nie będzie zwlekał. Tak jest niestety, że w obliczu prześladowań, w obliczu trudności, wszędobylskiego zła, serce truchleje czasem. Może nie wasze, ale moje czasem, kiedy tak patrzę, co wszystko się dzieje, to tak się to ciężko jest na sercu. Wiara może osłabnąć, pojawiają się wątpliwości i mogą pojawić się pokusy, aby odpuścić sobie to i żeby wrócić do tego, żeby żyć tak, jak żyliśmy wcześniej. Ale to przewidział Pan Jezus. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale czytamy słowa Jezusa. Z powodu szerzącego się bezprawia miłość wielu oziębnie. To Pan Jezus opisywał czasy ostateczne. Z powodu szerzącego się bezprawia miłość wielu oziębnie, lecz ten, kto wytrwa do końca, zostanie ocalony. To się działo i to się dzieje, być może dzisiaj na skalę, na jaką nigdy się dotychczas to nie działo, że szerzy się bezprawie. Ratunkiem dla nas jest to, żebyśmy oderwali nasze serce od tego, co nas otacza i żebyśmy zwrócili swój wzrok na zapłatę, bo wtedy możemy dodawać sobie otuchy słowami, że jeszcze będzie lepiej. Drugie, bo mówiłem, że jeszcze będzie lepiej, ale niekoniecznie tutaj, będzie w niebie. A druga myśl jest taka, że jeszcze będzie lepiej, ale my wiemy, że niestety nie dla każdego będzie lepiej. Nas czeka wspaniała przyszłość. Naprawdę będzie jeszcze lepiej dla nas. Będzie lepiej niż wszystko, co doświadczyliśmy, doświadczamy dotychczas na tej ziemi. Wyobrażaliśmy sobie, dzisiaj przypominaliśmy sobie stan błogości, jaki przeżywaliśmy już może kiedyś w historii. To się nijak nie ma do tego, co nas dopiero czeka w niebie. W pierwszym liście do Koryntian czytamy tymczasem, jak napisano, czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć i co ludziom nawet na myśl nie przyszło. To Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. Jak niezwykłe są te słowa. Co nie przyszło nawet na myśl, jak mnie cieszy ta wizja tego, że nawet sobie nie jestem w stanie wyobrazić, co nas czeka, jak dobrze nam będzie, jak dalece lepiej będzie w przyszłości. Ale tutaj znajduje się pewien warunek. To Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. I są tylko dwie opcje, są tylko dwie drogi, o których uczył nas Pan Jezus. Pan Jezus mówił, wchodźcie przez ciasną bramę, gdyż przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi do zguby i wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Natomiast ciasna jest brama oraz wąska droga, która prowadzi do życia i niewielu tych, którzy ją znajdują. To, że wielu ludzi nie ma tej świadomości, nie zmienia to faktu, że taka jest prawda. Są dwie możliwości. I każdy stanie przed Nim, przed Bogiem, na końcu obranej za życia drogi. To czeka każdego z nas. Tak pewne jest, że ten świat przeminie, tak samo pewne jest, że wszyscy musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, jak czytamy w liście do Koryntian, aby każdy odebrał zapłatę za to, czego dokonał w ziemskim życiu, dobrego czy złego. Dlatego naszą rolą w pierwszej kolejności jest dbanie o nasze serce. Tę walkę toczymy każdego dnia. Każdego dnia podejmujemy walkę, by oderwać się od tego świata, aby skupić nasze myśli na tym, co przed nami. Nie zmienimy tego świata, bo wyrok na ten świat został wydany przez samego Boga. W ostatnim rozdziale Biblii, w Objawieniu w 22 rozdziale czytamy: niech niesprawiedliwy dopuszcza się bezprawia. Niech sobie niegodziwy żyje niegodziwie. Lecz sprawiedliwy niech trwa przy sprawiedliwości, a święty niech się wciąż daje uświęcać. Oto przychodzę wkrótce. Moja zapłata jest ze mną. Oddam każdemu zgodnie z jego czynem. Ja widzę tutaj jasno,
że nie jestem powołany do tego, żeby tutaj walczyć w tym świecie, żeby jakiś nowy porządek, żeby ja jestem powołany do tego, żeby trwać w Słowie Bożym, niezależnie od okoliczności, niezależnie od tego, jaka burza by się przetoczyła. Ja mam zająć się tym, do czego jestem powołany, lecz sprawiedliwy niech trwa przy sprawiedliwości, a święty niech się wciąż daje uświęcać. Są dwie drogi, dwie tylko możliwości i zadbajmy o to, żeby dla nas było jeszcze lepiej, ale miejmy świadomość, że niestety nie dla każdego. Miejmy świadomość, że niestety dla większości nie będzie lepiej. I nie każdy może usłyszeć takie zapewnienie. Nie do każdego możemy podejść, poklepać go po plecach i powiedzieć mu, jeszcze będzie lepiej. Każdemu możemy przedstawić taką możliwość. Ale tylko jeżeli ktoś trwa w Jezusie Chrystusie, on może naprawdę pocieszać się tymi słowami, że jeszcze będzie lepiej. Co zatem możemy z tym dzisiejszym poselstwem Słowa Bożego zrobić? Po pierwsze, chciałbym, żebyśmy ucieszyli się tą perspektywą, żebyśmy naprawdę dodali sobie dzisiaj otuchy, chociaż nie wiemy, co przed nami w najbliższych tygodniach. Chcę to powiedzieć, jeszcze będzie lepiej. Chcę wam to powiedzieć, wierzę, że każdemu z was mogę szczerze zajrzeć w oczy i powiedzieć, jeszcze będzie lepiej. Wierzymy, mamy taką obietnicę. Jeszcze naprawdę będzie lepiej. Możemy, i to wcale nie zbzikowaliśmy, mówimy to w pełni racjonalnego myślenia, bo pokój Boży przewyższa wszelki rozum. Po drugie, powinniśmy podjąć decyzję, a może ponowić decyzję, że będę każdego dnia walczył o swoje serce, żeby odrywać je, chociaż to nie zawsze jest przyjemne, kiedy się coś odrywa, od tego świata i żebyśmy inwestowali, tak jak nas uczył Pan Jezus, w przyszłość, w dobrą przyszłość w niebie, żebyśmy tam nasz czas, nasze środki, nasze myśli inwestowali każdego dnia. Tam zakładajmy sobie fundament na całą naszą przyszłość, która jest niewyobrażalnie wspaniała. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym, żebyśmy przemyśleli, żebyśmy przyjęli jako wezwanie dla nas. Jeżeli macie Biblię, to otwórzcie ją na Ewangelii Mateusza na 6 rozdziale i przeczytamy dłuższy fragment, wspaniały fragment z Kazania na Górze od 25 wersetu. Wspaniały fragment, który myślę, że potrzebujemy też dzisiaj usłyszeć, bo to jest fragment, który na taki czas dodaje nam otuchy. Pan Jezus wzywa słuchaczy. Przestańcie martwić się o życie, o to, co zjeść lub wypić, a także o ciało, o to, w co się ubrać. Bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? Zwróćcie uwagę na ptaki. Nie sieją one i nie żną, nie zbierają też do spichlerzów, a wasz Ojciec w niebie żywi je. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one? Kto z was, pomimo ciągłej troski, może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę? A co do ubrania, dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się, nie przędą, a mówię wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich. Więc jeśli trawę polną, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, czy nie tym bardziej zadba o was, o ludzie małej wiary? Dlatego nie martwcie się i nie zastanawiajcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się ubierzemy. Oto wszystko kłopoczą się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów.
Piękne słowa Jezusa, piękne zapewnienie, ale chciałbym, żebyśmy pomyśleli dzisiaj, teraz o tym, że to nie jest, nie powinno być tak, że my dzisiaj skazalnicy potrzebujemy usłyszeć te słowa, że Kościół, czy tam, gdzie jesteśmy, w internecie słuchamy, to nie powinno być tak, że ludzie wierzący dzisiaj potrzebują, bo jest tak ciężko i że my teraz się pocieszamy tymi słowami. Pomyślmy chwilę o tym, że powinno być tak, że my mamy te słowa wykute na blachę, że my je idealnie, dokładnie znamy i my je nie tylko znamy, ale my żyjemy według nich. Dzisiaj to już nie jest czas, żeby w kryzysie, w trudnej sytuacji, żebym ja tutaj z kazalnicy nam przypominał to i żebyśmy teraz złapali otuchę. Zadanie dla Kościoła jest większe niż to. Bo my już dawno powinniśmy to znać i powinniśmy według tego żyć i ludzie powinni widzieć w nas to, że tak jak odczytaliśmy, że tak jest. Że w obliczu różnych zagrożeń my się nie martwimy, nie zadajemy sobie tych pytań, o które troszczą się narody. Naszym zadaniem dzisiaj jest zwiastować te prawdy, tą prawdę, to wezwanie światu. Naszym zadaniem, twoim i moim dzisiaj, na najbliższe dni, na ten trudny okres jest to, żeby światu przedstawiać możliwość, że jeszcze może być lepiej dla każdego, póki trwa czas łaski. I żeby ludzie w nas widzieli, że my mamy wiarę i że naprawdę żyjemy tym, że jeszcze będzie lepiej, bo nasze serce jest gdzie indziej, bo mamy pewność, że czeka nas zapłata, bo mamy pewność, że Pan Bóg, tak jak obiecał w tym fragmencie, w tym słowie, że się zatroszczy, to jesteśmy więcej niż pewni, że się zatroszczy. Choćby się waliło, paliło, nie wiem, co by się działo, On się zatroszczy. To mówi Słowo Boże. Naszym zadaniem dzisiaj jest nie przypominać sobie te słowa, tylko żyć tymi słowami i głosić te słowa dalej, bo to jest zadanie, które my sprawujemy w miejsce Chrystusa. Tak jak czytamy w drugim liście do Koryntian 5:20. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. To jest rola Kościoła. Nie to, że my ciągle jesteśmy zmartwieni i przychodzimy, żeby się pokrzepić i dodać sobie wzajemnie otuchy. My powinniśmy mieć w sobie otuchę i nieść ją dalej, nieść ją światu i przekazywać tą nowinę. I w miejsce Chrystusa błagać, pojednajcie się z Bogiem, a wtedy na pewno jeszcze będzie lepiej. Niech ludzie, widząc nasze życie, niech widząc, jak się zmagamy, jak przechodzimy przez te różne zmartwienia, przez trudności, niech widzą właśnie to, co odczytaliśmy, że my się nie troszczymy, że my jesteśmy spokojni, że pokój, że nie jest tak, że jesteśmy gdzieś tam oderwani od rzeczywistości, naszurani i nie wiemy, co się dzieje w świecie, ale mimo tego, że wiemy może nawet lepiej niż oni, to mimo tego mamy pokój, to mimo tego się nie lękamy. Słowo Boże mówi w pierwszym liście Piotra 2:12, wszelkie sprawy wśród pogan prowadźcie w sposób szlachetny, tak by ci, którzy pomawiają was jako złoczyńców, przyglądając się pięknu waszych czynów, mogli uwielbić Boga, gdy przyjdzie dzień nawiedzenia. To jest zadanie dla Kościoła i właśnie też w trudnym czasie mamy prawo żyć tą nadzieją, że jeszcze będzie lepiej. Sobie wzajemnie możemy powtarzać, że jeszcze będzie lepiej, a temu światu mamy nieść informacje o tym, że jest możliwość, że dla nich też jeszcze może być lepiej.